Green Cross w tym roku obchodzi swoje 20-lecie i bardzo żywo dyskutujemy o tym, jak ekologię i ekologiczne działania uczynić również jak najbardziej korzystnymi dla przedsiębiorców i też jednocześnie jak pokazywać, podkreślać, tłumaczyć językiem korzyści fakt, że właśnie dla przedsiębiorców korzystne jest to, aby myśleć o zasobach ziemi po to, aby jak najdłużej rzeczywiście gospodarka miała się jak rozwijać, miała zasoby podbudowy ku temu. Gospodarka tylko wtedy będzie mogła się rozwijać, jeśli będzie miała źródła energii, surowce, których jeśli nie wyeksploatujemy, no to możemy się nimi cieszyć i korzystać z nich również w imię rozwoju gospodarki przez dużo dłuższy czas. Jednocześnie, mówiąc już nawet bardziej detalicznie, chociażby inwestycja w odnawialne źródła energii jest po prostu ekonomicznie, patrząc z długiej perspektywy czasu, dużo bardziej zasadna i praktyczna niż założenie, że o gospodarce mówimy tylko w perspektywie najbliższych kilku lat. Więc tak naprawdę interes jest wspólny, tylko myślę, że bardzo istotne, aby o tym mówić, aby uświadamiać, aby właśnie klientowi, odbiorcy, społeczeństwu wytłumaczyć tak naprawdę realne zagrożenia i realne szanse, aby przedsiębiorcom również pokazywać zyski i ten potencjał, który drzemie w byciu bardziej przyjaznym środowisku, aby również urzędnicy mogli mieć wsparcie i dzięki temu dysponowali większą, lepszą wiedzą, która będzie powodowała, że właśnie prawo będzie w tym momencie służyło ludziom, a nie na odwrót. Byłabym skłonna twierdzić, że należy przede wszystkim pomyśleć o specyfice kraju i o tym właśnie, że prawo powinno służyć w danych przypadkach, danym społecznościom, a niekoniecznie powinno być tak, że to my teraz kosztem rozwoju własnej gospodarki próbujemy zadowolić standardy Unii Europejskiej. Więc rzeczywiście słyszy się, że mamy wiele do nadgonienia, jest tak, ale nie zapominajmy o własnym interesie narodowym, że się tak wyrażę. Jednocześnie, gdy obserwuje się inwestycje w różnych krajach, to rzeczywiście widać, że na przykład w krajach skandynawskich, tam gdzie dano szansę przedsiębiorstwom i przedsięwzięciom bardziej przyjaznym środowisku, tak naprawdę miało to dobry wpływ na rozwój gospodarki. Kraje bardziej ekologiczne są krajami bardziej zamożnymi, po prostu.